odbyła się 11. ogólnopolska konferencja z cyklu Pożyteczne mikroorganizmy dla nowoczesnego rolnictwa i zdrowia człowieka. Spotkanie rolników zorganizowano pod hasłem Grunt to zdrowie. Probiotechnologia w dobrych praktykach rolniczych. Im bardziej jakoby rozwinięty kraj, tym większe jest zużycie zasobów ziemi. Stale pogarsza się zarówno stan biosfery, jak i kondycja psychiczna człowieka. W konferencji uczestniczyli rolnicy z całego kraju, którzy w polu i zagrodzie postawili na probiotechnologię. Organizatorem konferencji byli Stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwo Natury i Grupa ProBiotics Polska. I cieszy fakt, że po pierwsze, tak jak kiedyś my szukaliśmy ludzi, żeby przekazać wiedzę, my, czyli Sławek, pozostali licencjonowani doradcy probiotechnologii, centra mikroorganizmy, których działa dziś w granicy około 30 miejscach w Polsce, to cieszy fakt, że dzisiaj dzieci tych rodziców, tych naszych kiedyś rówieśników, studiujący na uczelniach wyższych, to one wymuszają tematy, które są tematami ich prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich, czy nawet prac doktorskich, to przede wszystkim ta młodzież dziś widzi potrzebę zmiany technologii stosowanych w rolnictwie, bo to przecież nauka rekomendowała rolnikom totalną chemizację. Ja przy tej okazji chciałbym powiedzieć i uświadomić, poprosić przedstawicieli świata nauki, aby zechcieli rzetelnie zachować się z większą odwagą. To może najlepiej wyraża pierwsza konferencja, która się odbywała tutaj 11 lat temu, gdzie przyjęliśmy założenie, że wszystkie konferencje będą miały swoją główną nazwę Pożyteczne mikroorganizmy dla nowoczesnego rolnictwa. Po 11 latach podsumowujemy w jakiś sposób swoje działanie i daliśmy taki przekorny tytuł Grunt to zdrowie. Jeżeli my naprawdę poważnie myślimy o tym, żeby na stole było zdrowo, żeby mieć zdrowe płody, musimy być przekonani co do zdrowej gleby, być przekonani i popełnić wszystkie działania, które pozwolą zregenerować glebę. Ciekawe były zorganizowane po każdym cyklu panele dyskusyjne rolników i ekspertów. W panelu o probiotechnologii upraw rolniczych uczestniczył współpracujący z Dolnośląskim Centrum Mikroorganizmów prezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Frelich, rolnik z Opolszczyzny stosujący probiotechnologię w uprawach. Probiotechnologią w zastosowaniu głównie na pszenicę osimą. Że tutaj spotykają się wszyscy praktycy z całej Polski, zjeżdżają się osoby, które w różnych miejscach i w różnych konfiguracjach stosują mikroorganizmy na różnych uprawach. A ja ciągle poszukuję tutaj oddziaływania mikroorganizmów w synergii z suszą, która nas dotyka. Poszukuję takich produktów, które zniwelują stres rośliny i takich produktów, które z jednej strony będą powodowały, że w naszej glebie będzie wzrastać ilość próchnicy i równocześnie retencja wody będzie rosła. W czasie prezentacji tematów i dyskusji podkreślano, że stosowanie na polach chemicznych nawozów czy środków ochrony nie zawsze przynosi oczekiwany skutek. Okazuje się, że rolnicy, którzy używają coraz większe dawki sztucznych nawozów, mają coraz niższe plony, ponieważ ich ziemia jest już martwa. Efektywność nawożenia także spada z roku na rok, bo naważając rośliny na wysokie plony często nawet 70% zakładanego plonu maksymalnego nie ma poprzez to nawożenie, co było, więc to też trzeba zwrócić uwagę. W czasie konferencji przypomniano, że gleba i uprawy polowe potrzebują nie tylko klasycznej chemii. Środowisko oczekuje także wsparcia czynnika biologicznego, stosowania ulepszaczy gleby, biostymulatorów czy pożytecznych mikroorganizmów. Nawet w firmach chemicznych jest coraz więcej grup biostymulatorów opartych o organikę. Nawet w zaleceniach są materiały prasowe, które mówią o bakteriach, o różnych szczepach ryzosferowe, czy fototropowe, czy kwasu mlekowego do rozkładu reszek, bądź konserwację różnych mikroorganizmów połączonych jak w M-Farmie Plus. Trzeba przyznać, że w tym roku forma konferencji zmieniła się na dyskusyjną. Wydaje się, że zaprezentowanie wieloletnich doświadczeń w stosowaniu naturalnych technologii w rolnictwie pozwoliło lepiej pokazać ich wpływ wpływ na środowisko, na jakość żywności i, co ważne, na nasze zdrowie. Światowa Organizacja Zdrowia, FAO i OIE, Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt, słusznie nawołują do konsolidowania lekarzy weterynarii, lekarzy medycyny, czy można powiedzieć żartem lekarzy ludzkich, nieludzkich, do porozumiewania się, aby przerwać ten łańcuch przenoszenia chorób ze chorych zwierząt na ludzi i z ludzi na zwierzęta. No ale jeśli się zastanowimy, dlaczego jest chore zwierzę? Chore jest zwierzę dlatego, że jest chora roślina. A dlaczego jest chora roślina? Bo jest chora gleba. Musimy zadbać o to, żeby wróciło to życie, które mieści się w glebie. W konferencji uczestniczyli także rolnicy, którzy na stoiskach w kuluarach konferencji zachęcali do próbowania i smakowania zdrowej żywności wyprodukowanej bez chemii dzięki stosowaniu probiotechnologii. Stosowałem to w swoim gospodarstwie przy całym procesie rozmnażania moich roślin jagodowych i były bardzo duże efekty. Owocowanie roślin to wzrost ilości cukru w samych owocach. Stosujemy mikroorganizmy głównie w borówce amerykańskiej. No praktycznie od początku. Mamy plantację 15 lat. Chyba w pierwszym roku od razu zaczęły się problemy z szarą pleśnią. EMY pomogły nam to wyeliminować. Żadnej chemii, nie torf, bo to też nie jest rozwiązanie. Co innego. Można iść do lasu, zobaczyć zwykłą jagodzinę, naszą polską, wyciągnąć ją z korzeniami, zobaczyć, w czym ona rośnie. I takie podłoże powinna mieć borówka, żeby być zdrowa. To jest proces dosyć długi. Jeżeli się truło, powiedzmy, glebę 30 lat chemią, nawozami, to nie da się tego zrobić w przeciągu roku, tak, dwóch. Ale sukcesywnie się poprawia. Podpieramy się oczywiście nauką, badania, ponieważ my te wiadomości mamy, także dlatego nie używamy nawozów, bo po prostu nie ma potrzeby. Orkisz, Płaskórka i Samopsza. To są takie prastare zboża, które nie potrzebują, proszę pana, sztucznych nawozów i to mi się w tym wszystkim najbardziej podoba. Ale bardzo ważne jest zastosowanie mikroorganizmów i płodozmianu. Ten chleb jest upieczony z samej mąki i na samym zakwasie bez grama drożdży. Wyjeżdżałem o pół do 1 w nocy, to ja nastawiłem sobie coś takiego. To jest taki klasyczny przykład. Coś, co zostało z poprzedniego pieczenia. To ja dolałem do tej wody, zamieszałem, sypałem mąkę, wsadziłem do samochodu. Nie byłem, przyjechałem tutaj, z racji tej, że było zimno w samochodzie. Postawiłem go tutaj na ten ciepły piekarnik. Zaczyn był zrobiony na Samopszy. Potem dodałem mąki z Płaskórki i z Orkiszu. No i po wyrobieniu ciasta do wypełnionej do połowy foremki, prawda, tym ciastem właściwym, potem dałem do piekarnika na godzinę czasu, żeby urósł. I proszę zobaczyć, czy praktycznie on jest trzykrotnie wyższy od początkowego etapu. Czyli można. No to w chlebie powinna być woda, mąka i sól. Zmiany klimatyczne sprawiają, że w ostatnich latach występują susze. Intensywna produkcja polowa mocno eksploatuje glebę. Tymczasem od rolnictwa oczekuje się zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na żywność. Jednym ze sposobów jego realizacji jest stosowanie w rolnictwie na coraz większą skalę tzw. probiotyków, w tym pożytecznych mikroorganizmów. I taki jest wniosek z tegorocznej konferencji w Licheniu. Grunt to zdrowie.